zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ile państwo powinno zapłacić ludziom, żeby się zaszczepili? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No takie pytania zadają. Co zrobić, żeby... Co państwo ma zrobić, żeby ludzie się zaszczepili? No bo nie wszyscy chcą się zaszczepić. Ogólnie rzecz biorąc, w Ameryce 60% mówi, że się zaszczepi. Także planuje, żeby się zaszczepić. Patrzy, jak najszybciej się zaszczepić. No ale teraz są pytania, co zrobić z tymi, którzy nie chcą się zaszczepić. Badania są takie, że no ogólnie państwo, no to się zastanawia, kogo trzeba szczepić, no bo naukowcy, fachowcy mówią, że 60% to nie, 6 osób na 10 zaszczepionych to nie, 8 na 10 musi być, żeby była ta odporność stadna, żeby to była ta odporność grupowa. Wtedy nie będzie się tak rozprzestrzeniało. No skąd te jakieś symulacje matematyczne wychodzą? No myślę, że przy tej 20% różnicy, nie przypuszczam, żeby taką wielką różnicę robiło. No poza tym ludzie są teraz bardziej ostrożni, no ale zakładając, że chcą osiągnąć 80%, a nie 100%, no to dużo fachowców chce płacić wszystkim, można powiedzieć. Teraz te szczepionki są akceptowane przez Ministerstwo Zdrowia, przez największe autorytety i urzędy, i instytucje państwowe. To dostało to takiej szybkiej ekspresowej linii. Tyle tylko, że my do tej pory nie wiemy, jak to będzie wszystko działało. Czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. To wszystko działa w badaniach klinicznych. No tyle tylko, że Pfizer i Moderna, no to oni jak tak się posłucha na te, popatrzy się na te liczby, no to jest jedno wielkie beczka gówna. No bo i Pfizer miał 30 tysięcy ludzi, Moderna 40 tysięcy ludzi. Oni wzięli placebo, czyli taką solankę, cukierki dawali, wstrzykiwali solankę zamiast tych zastrzyków, także 15, połowa, czyli 15 tysięcy albo 20 tysięcy. Później Moderna wypuściła wśród ludzi 40 tysięcy, Pfizer wypuścił wśród ludzi 30 tysięcy, no i z powrotem wróciło ilu chorych. No nie wróciło 5 tysięcy, 10 tysięcy, połowa, nie wróciło nawet 1000 chorych, wróciło 100 chorych, tak? Łazili po tych ulicach, te 30 tysięcy łaziło, no i wróciło 100 chorych. No i oni popatrzyli, mówię tak, z tych 15 tysięcy, których zaszczepiliśmy, jest 5 chorych, z tych 15 tysięcy, których nie zaszczepiliśmy, jest 95 chorych, czyli wygląda na to, że efektywność jest 95%. No, także efektywność jest 95%, bo nieefektywność była powiedzmy 95%. To jeżeli byśmy wszystkich zaszczepili, no to wszyscy, to nikt by nie przyszedł chory. No i to był taki wniosek. To matematycznie dosyć idiotyczne to też jest. No, oni tłumaczą, że to jest podwójne na ślepo i tak dalej, no ale jestem przekonany, że nie dawali zastrzyków. Teraz pokazują tą 90-letnią babcię z Anglii, która była pierwsza na świecie zaszczepiona. No ale to jest wszystko propaganda. To jest wszystko propaganda sukcesu, między innymi ta propaganda, żeby płacić ludziom. Ale do tego za moment właśnie dojdę. No i te badania trzeba zrozumieć, że wszyscy, którzy się zgłaszają na te badania, no to są ogólnie zdrowsi i bardziej jacyś tacy namiętni do tych badań niż ogólnie społeczeństwo. To społeczeństwo jest troszeczkę bardziej chore niż ci ochotnicy. No i ale zakładam, że te szczepionki są efektywne i działają. Jak przekonać tych ludzi? No można mieć kija i można mieć marchewkę, tak? Kijem to jest to, że mówią, tak, sklepy zamknięte, restauracje zamknięte w Ameryce. W Ameryce 10 tysięcy restauracji się zamknęło i następne się zamykają. W Ameryce w
pewnym momencie 20 milionów ludzi nie pracowało i ile ludzi się targnęło na własne życie, no trudno powiedzieć. W Ameryce jest duży problem psychologiczny, ludzie mają załamania. Ile to wszystko kosztuje? Nikt nie mówi, tak? No i teraz wychodzą kretyni i mówią, że trzeba dać marchewkę. To mówią badania na jakimś koledżu, na uniwersytecie. To oni powiedzieli przez ekonomistów na koledżu Swarthmore, powiedzieli, że dawanie 30 dolarów, to pojawiło się 12% więcej ludzi. To jest taki sam beczka gówna, jak te 30 tysięcy ludzi i 100 chorych na, bo to 100 chorych na 30 tysięcy, no to jest raptem 1 na 300, tak? 1 na 300 to zachorował 0,3%, no to jest praktycznie tyle na, co chorują na grypę w Ameryce. Umiera 40 tysięcy ludzi rocznie na grypę. Umiera 40 tysięcy, choruje tam 10% chyba, czyli 30 milionów ludzi choruje. No i jakoś to przechodzi. Teraz badania pokazują, że kompletnie nikt nie umarł ani nie chorował na grypę, no bo wszyscy chorowali na korona. To ta sama choroba. Pokazują się badania, że statystycznie w Ameryce umiera 1%, czyli 3 miliony. To jak jest ta korona, no to nie umarło ekstra pół miliona, nie jest 3,5 miliona, tylko ciągle umiera 3 miliony, także więcej ludzi nie umiera niż średnio, także to jest jedno wielkie głupota jakaś, z matematycznego punktu widzenia to jest jakaś makabryczna głupota. No i wychodzą tacy, jeden taki odbiorca Nagrody Nobla, Greg Mankiw, tłumaczy, że trzeba płacić. Dyrektor czy zarządca doradcy, on był doradcą dla Busha, również Steven Levitt proponuje, no on to ma taki program trochę rozrywkowy, ale proponują mniej więcej płacenie. Od lipca człowiek Robert Litton z Instytutu Brookings powiedział, że trzeba by było dać $1000 wszystkim, nie wszystkim, trzeba by było dać $1000 80% Amerykanom, czyli 275 milionów, no i to będzie 275 miliardów, no i to jest spora suma, no ale on tłumaczy, że i to i tak tryliony zostały wydane na walkę z tym COVID-em, także, że 270 miliardów to jest nic i że to trzeba dać. No kretyn znowu nie mówi, że 275 milionów na 120 milionów ludzi pracujących, to na 120 milionów ludzi pracujących przypuszczalnie 40 milionów, no to oni płacą w podatkach po 20, 30, 40, 50 tysięcy dolarów, płacą w podatkach, także dla nich, będąc w tych 270 milionach, co dostaną $1000, no to po prostu państwo odda im $1000 z 30 tysięcy czy 40, które im zabrali, tak, także to w ogóle jest bezsens. No ale w Ameryce połowa ludzi i tak nie płaci podatków, czyli połowa ludzi dostanie te $1000 za nic, tak? Tak jak kombinują, żeby płacić za niewolnictwo, czyli za nic, teraz proponują, żeby dawać za szczepionki. I ten Litton, to on jeszcze właśnie powiedział, że to jest dziwny taki hochsztaplerstwo, ale trzeba coś zrobić i trzeba planować. No problem jest, następny jest problem taki, że Murzyni nie chcą się szczepić. Dlaczego oni nie chcą się szczepić? Oni nie chcą się szczepić do tego stopnia. No była taka sytuacja w Tuskegee. To była bardzo, chyba w Alabamie, bardzo murzyńskie, takie południe. No i robili badania kliniczne i z tych badań klinicznych oni, szpital jakiś, no trzeba
1935 rok, szpital dawał takie ogłoszenia, no jeżeli źle się czujesz, jeżeli tam masz jakieś problemy zdrowotne i tak dalej, to jest możliwe, że masz złą krew. Jeżeli masz złą krew, no to przyjdź do nas, my sprawdzimy, dostaniesz, jak przyjdziesz, to dostaniesz żarcie, dostaniesz lekarstwa, jeżeli umrzesz, to cię pochowamy i damy jakieś odszkodowanie. No i wzięli. Dlaczego te badania były robione? Bo strasznie był duży poziom syfilisu, po prostu choroby weneryczne, tam pieprzyli się jak zające, rozchodził się ten syfilis, nie za bardzo tych przysięg małżeńskich pilnowali, no i wzięli 600 murzynów, wzięli 400 miało ten syfilis, 200 nie miało. No i oni przychodzili i byli badani i niby mieli być leczeni, no ale oni dostawali te tak zwane placebo, czyli te cukierki zamiast lekarstw, te solanki zamiast zastrzyków i tak dalej, i tak dalej. No i to się ciągnęło, to miało być przez 2, 3, 4 lata. Ciekawe, że penicylinę zaadaptowali jako lekarstwo na syfilis dopiero w 1945 roku. Także to od 1932 do 1945 roku. To 13 lat to się ciągnęło. No i później cały te badania kliniczne zakończyły się tam w latach 50., 60. No ale wśród murzynów krążą te własne legendy, że biali po prostu chcieli ich wykończyć i po prostu nie wierzą. Ogólnie można powiedzieć, że Ameryka nie wierzy rządowi. W 58 roku 75% ludzi wierzyło, że rząd w większości wypadków robi prawidłową rzecz, a w 2019 roku tylko 17% wierzy, że rząd robi w większości przypadków prawidłowo. Także w tym Tuskegee murzyni się przekonali. No, uważają, że biali i chcą wykończyć. No, do tego stopnia skretyniały białe uniwersytety są takie, że jeden z uniwersytetów w Ameryce powiedział, że badanie, że studenci, którzy wracają na studia, przymusowo będą szczepieni, ale nie czarni, dlatego że były rasistowskie sytuacje w przeszłości, kiedy biali zmuszali do szczepienia czarnych i teraz w 2020 roku czarni są traktowani jako specjalna klasa i ze względów dawnych rasistowskich oni będą traktowani inaczej. No, to jest liberalne, socjalistyczne myślenie po prostu nie do zrozumienia, czyli czarni nie są równi białym, tak? Albo biali nie są równi czarnym. Po prostu nie patrzymy jak Temida z zamkniętymi oczami, zakrytymi oczami na wszystkich ludzi tak samo. Nie patrzymy na ludzi jak Martin Luther King, który mówił, że on ma po prostu taki sen, który w zasadzie on powiedział, że on chce dożyć, albo wierzył, że ludzie dożyją do takich czasów, kiedy człowiek będzie oceniany za to, co sobą reprezentuje, a nie za to, jaki ma kolor skóry. 2020 rok, komuniści, lewacy, liberałowie doprowadzili do tego, że najważniejsze w życiu człowieka to jest kolor skóry. Nie to, co jest pod skórą, tylko to, co widać ze skóry. No ale właśnie ten litan, no to tłumaczy, że trzeba by było to płacić, bo nigdy Ameryka nie wróci do normalności. W przeszłości płacono ludziom, żeby zrzucili wagę, żeby przestali palić, czy żeby przyszli do roboty na czas, no ale to nie jest choroba zaraźliwa, tak? To ludzie jednak, jeżeli mają nadwagę, czy mają raka płuc, czy po prostu są leniwi, no to jednak nie są te społeczne takie choroby, no i to można, to by było załatwić pieniędzmi, no ale teraz te szczepienie, no to jest po prostu ludzie też ogólnie nie wierzą. Nie wierzą politykom, nie wierzą urzędnikom. Wielu gubernatorów w Ameryce po prostu mówią nie, wszystko zamknięte, restauracje zamknięte, świąt nie ma, kina nie ma, nic, siedź w domu i nic nie rób. A później się okazuje, że taki gubernator czy polityk, on lezie do tej restauracji, siedzi wśród tych ludzi,
ludzi i po prostu, bo to komunistyczna świnia po prostu jak zwykle mówi, nie rób tego, co ja robię, tylko rób to, co ja tobie mówię, żebyś robił. Także to jest ta hipokryzja, której trudno zignorować i po prostu ludzie się wściekają, tak? To ludzie już nie wytrzymują. Teraz następne te obciążenia straszą nieustannie tym, że na wydziałach intensywnej terapii zaczyna brakować miejsc. W niektórych Stanach znowu kretyni proponują, że jak szpitale się wypełnią, to chorych będą wrzucali do domu starców. W Nowym Jorku kilkanaście milionów ludzi umarło, kilkanaście tysięcy starszych umarło, dlatego że gubernator właśnie wykombinował, że najlepsze miejsca, to które mają łóżka, no to są miejsca dla starszych, opieki dla starszych. No i w niektórych Stanach wracają do tej kretyńskiej, źle sprawdzonej metody. COVID, no sprawdzanie. Dla mnie najważniejsze to w sumie by było to, żeby jednak ten kontakt tracing robić. To od początku ja myślałem, że to 2-3 tygodnie zajmie, że po prostu trzeba będzie znajdywać ludzi, którzy są chorzy. Ci, którzy są chorzy, powiedzą, z kim się widzieli i te kółeczka zostaną połapane i całe społeczeństwo po 2-3 tygodniach wróci do normy. Teraz wygląda na to, że już rok mija, gospodarka pada na pysk. Chiny produkują, gospodarka w Chinach wzrosła o 20%. Oni sprzedają to wszystko, maseczki, nie maseczki, płyny do płukania, płyny do odkażania i tak dalej, i tak dalej. No a teraz komuniści sugerują, żeby podatnicy płacili jeszcze więcej podatków, żeby płacili jeszcze więcej pieniędzy dla tych, którzy nie płacą i którzy mają być zaszczepieni. No hochsztaplerstwo. Senat teraz rozpatruje znowu dodanie $600 na tydzień do tych benefitów bezrobocia, także to są następne tryliony. Badania pokazują, że jak państwo płaci, no to lud nie pracuje. Znaczy ci, co pracują, to płacą podatki, a ci, którzy chcą się obijać za tych $600, no to będą się obijali. No. Makabra jest. $30 jeden mówi, drugi płaci $1000, no ale takim przechodzi przez głowę, to jest najważniejsze. Statystycznie to jednak ludzie do wieku 50-60 lat, 70 dosyć aktywni, odżywieni dobrze, nie mający raka, nie mający cukrzycy, nie mający naciśnienia, nie mający nadwagi, no to oni to przechodzą jakoś tak, no ale dochodzą do siebie, także te szczepienie 340 milionów Amerykanów, to jest poroniony pomysł, to za 2-3 lata to wszystko prawda wyjdzie za to, tak samo jak prawda wyjdzie o tym, co zrobiono Trumpowi, co zrobiono 75 milionom Amerykanów. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Serdecznie nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla konserwatystów, zdrowia dla republikanów. Dziękuję za to, że głosowaliście na Trumpa, dziękuję za to, że głosowaliście na ludzi z partii republikańskiej. Nie bardzo się denerwujcie całą tą sytuacją. Stanu wojennego raczej nie będzie. Głosowania za 2 lata się odbędą. No jest to wahadło polityczne. W Ameryce nie będzie tak jak w Polsce komunistycznej przejęcia władzy na stałe. No, jeżeli oszukali maszyny, no to drugi raz tych maszyn już na pewno nie oszukają. To nie jest KGB, to nie jest PZPR, to nie jest partia komunistyczna na Kubie czy w Wenezueli. Nie oszukają tego, nie oszukają. Raz mogło im się udać, ale więcej zamordyzmu nie będzie. Nie będzie wsadzania do więzień, wysyłania na gułagi, także 75 milionów ludzi nie da się oszukać drugi raz. Zdrowia!